Wczorajsze obrazy z Mińska, jakie poszły na cały świat, są doprawdy dramatyczne. Łukaszenko, uważany zawsze za dyktatora, tym razem wydaje się, że przekracza wszelkie normy. Ludzie atakowani są na ulicach, organizowane są łapanki na młodych mężczyzn, nawet ci, tych, którzy jej nie demonstrują. Ciechanowską. Która wygrała przecież de facto wybory z Łukaszenko przetransportowano na Litwę. Czuje się bezpieczna, ale niepokoi się o własne dzieci. To wygląda na dramat, ale z drugiej strony społeczeństwo nie ustępuje. W Mińsku siły bezpieczeństwa miały przewagę, to jednak dzięki kierowcom, którzy blokowali niektóre ulice. A także nowej taktyce demonstrujący, którzy nie zbierają się w jednym miejscu, ale zmieniają punkty dem demonstracji i budują barykady, opór trwał przez całą noc. Na prowincji, gdzie siły bezpieczeństwa są dużo słabsze i nie liczne, okazywało się niekiedy, że demonstrujący przejmowali na chwilę władzę. Czy jest to Majdan? Nie, to nie jest taki Majdan jak na Ukrainie, bo cały ten ruch protestu, protestu, który potrafi już zdobyć się na pojedynek z siłami bezpieczeństwa, odbijanie tych, którzy są aresztowani czy zatrzymywani, nie ma żadnego przywództwa, a jednak jest pewna organizacja. Ulotki, które upowszechniono w całym kraju, mówią jak demonstrować, jak zachowywać się na przesłuchaniach. Jest to coś absolutnie nowego. Nikt jednak nie może przewidzieć, co zdarzy się w najbliższych dniach. Każdy komentarz, który by przewidywał, prorokował, byłby nieodpowiedzialny. Jeżeli utrzyma się ten protest przez dni 3-4, Oczywiście powstanie całkowicie nowa sytuacja dla yy, władzy Łukaszenki. Jest to prawdopodobne, ale nie chcę powiedzieć bardzo prawdopodobne, bo właśnie rozpoczął się strajk generalny, też przez nikogo centralnie nieorganizowany, zaczęło się od pojedynczych zakładów pracy, używam tego terminu jeszcze z socjalistycznych czasów, nie przedsiębiorców. W przedsiębiorstwach, ale zakładów pracy, ponieważ większość tych zakładów pracy jest tam państwowa, tym, tym bardziej, więc strajk jest bolesny dla władz. I ten strajk generalny może okazać się ogromną siłą. Jeżeli połączy się to wraz z ciągłymi demonstracjami i dodatkowo pewnymi sygnałami, że niekiedy siły bezpieczeństwa, OMON, nie, nie jest dość już przekonany, traci te swoje morale ludzi, którzy mają tylko bić i, i tłumić demonstracje. Niekiedy są pojedyncze zdjęcia, kiedy ci omonowcy ściskają się z demonstrującymi, chociaż nie wiemy, co to znaczy i jak, jaki jest zakres tego zjawiska, ale jeżeli wszystko złoży się to razem, może się okazać, że władza Łukaszenki jest krucha. Może się też okazać, że w jego najbliższym ekipie i, i otoczeniu dochodzi do jakichś pęknięć i zwątpienia, że dyktator utrzyma władzę. Wtedy nawet konformizm tych, którzy z nim razem rządzili, może okazać się przydatny dla rozpoczynającej się rewolucji. Ale tego wszystkiego nie wiemy. Nie wiemy też, jaka może być reakcja Moskwy, ale odnotujmy najpierw bardzo cyniczne komentarze nie tylko polskich komentatorów, ale i także zagranicznych, ale myślę przede wszystkim tu o niektórych polskich komentatorach, że to korzystne dla Moskwy, bo Łukaszenko będzie bardziej od Moskwy zależny. I taki komentarz, nie widzi, pomija w cyniczny sposób, że na Białorusi ludzie społeczeństwo walczą o wolność. To nie jest czas na kalkulacje, co z tego dalej wyniknie, tym bardziej, że tego nie wiemy. Z jednej strony, oczywiście to jest to racja. Osłabiony, ale wygrywający z tą. Zapoczątkowaną rewolucją Łukaszenko może być bardziej zależny od Moskwy. Z drugiej jednak strony ta rewolucja się już nie skończy. To jest coś, co zostanie. Ten duch wolności, który obudził się w społeczeństwie białoruskim, będzie z pewnością przyczyniał się do wzmocnienia białoruskiej tożsamości do przyspieszy ten proces, który trwa od dłuższego czasu tworzenia się Białorusi jako nowoczesnego narodu z własną podmiotowością, wyzwalających się z postsowietyzmu, sowietyzmu wyzwalających się z długiego okresu, kilku wieków uległości wobec tego, co jest imperium rosyjskim, rosyjskim prawosławiem i tak dalej, i tak dalej. To... Wszystko już zostało zapoczątkowane, nawet jeżeli w tej chwili ten nowy duch zostanie stłumiony. A jednocześnie Putin, trzeba to też powiedzieć, ma kłopoty w domu. Jeżeli parę tysięcy kilometrów na wschód w Chabarowsku demonstruje społeczeństwo tamtejsze wsparcie dla Białorusi, to sądzę, że Putin ma przez chwilę zimne poty bo ten duch wolności może rozprzestrzenić się na szersze połacie imperium tego kolonialnego imperium, którym wciąż jest imperialna federacja rosyjska. A więc nie wiemy co się zdarzy. Również inny komentarz, który dzisiaj usłyszałem w radio byłego ministra Waszczykowskiego że to, co się dzieje na Białorusi, to jest wynik polityki Unii Europejskiej, no, to jest taki komentarz, który mówi najwięcej o Waszykowskim, że nic on nie rozumie, czym jest Unia Europejska, a przede wszystkim, że jej nie lubi. Oczywiście dylemat dla demokratycznych krajów w polityce wobec, Unii, wobec Białorusi jest bardzo trudny. Wspierać, mówię, mówię w tej chwili o tym poprzednim okresie. Wspieranie y, Łukaszenki było być może pewnym zabezpieczeniem przed wpływami rosyjskimi, Moskwy na terenie Białorusi, ale zarazem był on dyktatorem, zarazem było to wspieranie dyktatora. Był to dylemat bez wyjścia. Można było tylko liczyć, że powolny proces rodzenia się tej świadomości y, y, białoruskiej. Wraz z poszerzeniem się kontaktów handlowych, a tak właśnie było, bo Unia stawała się jednak, mimo wszystko, coraz poważniejszym partnerem handlowym Białorusi, że wszystko to doprowadzi do przemian. I w istocie się tak stało. Waszczykowski o tych długotrwałych procesach nie ma żadnego pojęcia. Jego niechęć do Unii Europejskiej czyni go ślepym na dłuższe i trwałe procesy w krajach takich jak Białoruś. No więc co się zdarzy? Tego wciąż nie wiemy. Ciechanowska jest w tej chwili na Litwie tak jak inne dwie panie, które żony kandydatów na prezydenta. Ta cała to całe towarzystwo, które zaczęło działać razem i zgodnie ale zapowiedziano, że być może po dwóch, trzech dniach ci potencjalni przywódcy tego ruchu wrócą na Białoruś, jeżeli się on skrystalizuje. W tej chwili szuka on być może przywódców wewnątrz, chociaż ta pełna decentralizacja jest tym trudniejsza dla Łukaszenki, ponieważ nie ma kogo aresztować jako głównego herszta. Aresztowania są bardzo szerokie. Aresztowano podobno. Ponad 5 tysięcy ludzi, ale nie przywódców. Ruch rozwija się spontanicznie. Jednocześnie jest to ruch, w którym tożsamość białoruska ma swój bardzo wyrazisty kształt. Flagi białoruskiej, powiedzenia: My chcemy się sami rządzić. Ten duch wolności jest czymś szalenie ważnym. Jest to duch prozachodni. Ten, kto nie rozumie wolności, tak jak Waszczykowski, będzie mówił o tym, że Unia, Unia Europejska jest winna temu, co tam się dzieje. Ten, kto rozumie wolność, rozumie, że ten duch wolności płynie z Unii Europejskiej, chociaż często Unia Europejska działa bardzo powoli. Ale ci, którzy kochają wolność, rozumieją też, że wsparcie Zachodu jako pewnego modelu życia jest konieczny do przemian w takich krajach jak Białoruś